Na początku może powiemy, pokażemy drzewko rozwojowe, jakie jest w tej chwili i coś właśnie takich podstawowych informacji. Czyli w tej chwili mamy tylko i wyłącznie USA oraz Japonię. Jest radziecki jeden premium okręt Aurora, krążownik, nie? Tak. Aczkolwiek chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną ciekawostkę. Po pierwsze, jest tylko Aurora. Po drugie, jak się popatrzy na to drzewko rosyjskie, to ono jest podwójne. Znaczy, tam jest bandera zarówno carskiej Rosji, jak i bandera Związku Radzieckiego. Mhm. Taka drobna ciekawostka. No, dobra. Ponieważ okres, w którym się poruszamy, jest także jeszcze ta carska Rosja. No, zresztą rozmawialiśmy ostatnio nawet właśnie w naszej tej serii historii okrętów, że no, rosyjska carska marynarka to jednak coś znaczyła, tak? Miała jakieś okręty. Tak. I właśnie Aurora jest jednym z nich. Amerykańskie krążowniki, to jest ta klasa wypośrodkowana, to są przede wszystkim działa. Oni nie mają torped, działają przy pomocy dział. Pancerniki w tej chwili są tylko japońskie, ale całkiem niedługo będą też i amerykańskie. One mają działa o zdecydowanie największym zasięgu, najdłuższym czasie przeładowania, mają też największą wytrzymałość. Generalnie to są po prostu te najcięższe okręty, których zadaniem jest sieć zniszczenia przede wszystkim wśród innych pancerników, ale są w stanie też, w zależności od tego, jak ogarnięty jest dowódca, sieć spustoszenia w przypadku mniejszych jednostek, ale tak, niszczyciel, który jest malutki i zbudowany głównie tak, żeby po prostu przenosić torpedy, jego działa z reguły są, nie są aż tak skuteczne, zadają niewielkie uszkodzenia i strzelają co kilka sekund. No, amerykańskie strzelają szybciej. Japońskie krążowniki, to zależy od dział, ale z reguły strzelają co, powiedzmy, od 10 do 15 sekund. Podobnie amerykańskie, z tym, że amerykańskie nogą troszeczkę szybciej niż ich japońskie odpowiedniki. Natomiast pancerniki, one zasadniczo strzelają około 30 sekund. Także myślę, że to daje wam niezłe pojęcie o tym, jak ważne jest celowanie, gdzie w przypadku niszczycieli to właśnie, na, jak tam salwa nie wejdzie, to nie problem. Natomiast jak pancernik spudłuje, albo po prostu jego dowódca nie przemyśli sytuacji, no to się robi duży problem. Może zagrajmy teraz coś. O, całkiem dobrze nas wylosowało. Dobrze, ja podpłynę do was, bo jestem najszybszy. Ja nie widzę jeszcze mapy, wiem, więc skąd ty to widzisz. No bo już mi rzuciło informację, gdzie mnie, wiesz... Gdzie mnie rzuci. Ja tu mam Ja jestem bardzo bliziutko pana Lanieda. Popłynąć. Ja w ogóle spróbuję, tak, jestem po drugiej stronie, ale wiecie co, spróbuję popłynąć przez B, żeby może w miarę szybko skapować, po prostu żeby już zacząć wypracowywać przewagę dla naszej drużyny, bo to jest ważne. Tak, dobra. No, zresztą tak jak w wcześniejszej bitwie było, nie drużyna... No. Popłynęły ten punkt i nie dało się tego. Jedziemy szybciutko w stronę Falatiego, czy... Tak? Chociaż nie, wiesz co? Nie, płyniemy spokojnie do... w kierunku A może. Albo dobra. W ogóle zobaczcie, co się dzieje. I albo popłyńcie na B, albo na A. Mhm. Nie, po prostu widzę, że po tamtej stronie są dwa tylko niszczyciele. On tutaj nas wyrzuciło w większości i... A ten... Myogi... To jest krążownik. Pancernik. Nie, to jest pancernik, ale dosyć szybki. Dobra, to ja zanim się tu kopsnę. Dobrze, ja na razie C odpuszczam, ponieważ prawie na pewno ich niszczyciele popłyną, żeby zdobyć C, a w pojedynkę to ja tam, wiecie, może się uda pokozaczyć, ale może nie. A zresztą nie o to chodzi. Teraz widzę właśnie twój okręt bliziutko. Yubari, który ma dziwny komin. Ja mam takie trzy ładne, a ty masz taki... Podwójny, tak, ponieważ Yubari miał po prostu połączoną tą, masz, wiesz, miał dwie oddzielne kotłownie, one były połączone, wiesz, w jeden, tak wiesz, jeden komin. Na niektórych wyższych japońskich krążownikach też masz właśnie takie kominy, często już takie bardzo wyciągnięte, bo po prostu, wiesz, na zasadzie zamiast trzech kominów, z trzech kotłowni, to po prostu, wiesz, na górze jest to połączone, wiesz, w jeden. No powiedzmy, że to ogranicza miejsce i ryzyko trafienia też po części. Poza tym Yubari jest już chyba opalny ropą, jeśli się nie mylę. Tak, bo to jest jednostka eksperymentalna, tak w ogóle zbudowana w latach 20. Znaczy eksperymentalna w tym sensie, że właśnie próbowano kilku zupełnie nowych rozwiązań, w tym także tych tam kominów, systemu napędu, wież artyleryjskich. No i generalnie jednostka okazała się, może tak,
ponieważ to był ponieważ była zaprojektowana jako jednostka ćwiczebna, to ciężko powiedzieć, że była udana, ale wnioski z jej eksploatacji doprowadziły do szybkiego zbudowania kilku kolejnych japońskich krążeńków lekkich i ciężkich, które okazały się bardzo udanymi i zabójczymi konstrukcjami w czasie wojny. Ja mam takie pytanie w związku z chorobą morską. Czy gracze, którzy mają chorobę morską, mogą grać w tą grę, czy mogą mieć problemy i wymiotować? Nie, powinno być okej. Okay. Nie, no, tak sobie zażartowałem. Myślę, no, że... Wiesz, ty się śmiejesz, a jeśli byłby widok na przykład wyłącznie, wiesz, z poziomu pokładu, gdzie wszystko się kołysze, to pytanie byłoby bardzo zasadne. No. Wiecie co? Powiem tak, ja popłynę na to B, tak jak widać, spróbuję przejąć, ale ten Miyagi, on tak bardzo ładnie płynie, a spróbuję może, mówię, cię sprzedać parę torped. Mhm. A jak płyniesz ze mną, to ja proponuję skręcić teraz zaraz na kierunku B i może to Kongo byśmy ugryźli, bo chyba jest samotne. Dobra, to czekaj, jestem za tobą około... Cholewcia, to chyba z 200 metrów, nie? Ile długość... Kilometr. Tak? Jaka jest długość tego... tego okrętu? Powiem tak, większość okrętów, które są w grze, generalnie łapie się w widełki 100-200 metrów. Powiedzmy od 100 do ponad... Powiedzmy, niektóre niszczyciele mają troszeczkę poniżej 100, natomiast największe pancerki mają ponad 200, około 250-260. No i lotniskowce też mniej więcej to największe, zwłaszcza do 300. Dobra, jesteśmy na lekkim plusie. Ja wywaliłem torpedy, zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie, ale chyba nie. No i tutaj trzeba przyznać, że drużyna zdecydowanie lepiej działa, ponieważ tak, pancerniki się trzymają w grupie nasze, krążowniki też się trzymają razem, nie ma żadnych kowbojów, ani nie ma też żadnych train lemmingów i tego typu podobnych dziwactw. Warto zaznaczyć w ogóle... No. Wrogie pancerniki tutaj płyną, żeby przejąć, ale spróbuję im trochę popsuć szyki moimi torpedami, bo tak, na tym tierze niszczyciele generalnie bardzo szybko przeładowują. Tylko, że znowu zasięg tych torped jest bardzo... Znaczy dwa, że ich damage jest nie aż tak wielki. Tam trzy, jest... że właśnie zostałem wykryty, więc stawiam zasłonę dymną. Tam są trzy te pokręty. Żeby zostać z wami nieco dłużej. Tak, widzę. A my zaraz będziemy skręcać. Skupiamy się na tym Kongo, który... Te 7 km od nas. Dobra, skupiamy się na nim. Ale realnie sprawdziłem, ile na Yubari ma zasięgu torped. 6 kilo, tak? 6, tak. Ale no, to jedna torpeda trafiła. Prawdopodobnie we wrogiego kałaci. Dobra, to ja strzelam na razie z... Do pancerników fala najlepiej z przeciwpancernych. Tak. Skręcamy i teraz tak, zaraz nam wyskoczy tutaj jeden krążownik. Ja tutaj ten niszczyciel, cholera, z kubaniec podświetla. To ty wycofaj się za tą wyspę najpierw, płyń czy coś, bo w tym momencie jesteś zupełnie sam. Dobra, lecę, znaczy płynę za tobą. Warto zobaczyć, że ja mam czasami 70-30 FPS-ów. Mam wszystko na full i streamuję. Dobra, słuchajcie, a ja właśnie strzelam 6 torped w Miyagi, zobaczymy, czy on to przeżyje. Nie przeżył. Optymalizacja graficzna jest dobra tej World of Warships, nie? Słuchajcie, oni przejmują B, oni wszyscy prawie popłynęli na B. To w tym momencie skorzystamy z torped. Tylko znaczy, zasięg tak, i... Ja zszedłem, ale po pierwsze uszkodziłem ciężko ich niego kałaci, po drugie jak widzieliście rozwaliłem tego Miyagi po prostu do zera. Po trzecie jeszcze uszkodziłem ich niszczyciel. Dobra. Nie wiem, puścimy jakiś atak torped? Tak, ale musimy być w zasięgu. Aha. Poniżej 6 km, tak? Dokładnie. Pamiętajcie o jeszcze jednym, tutaj mowa przede wszystkim do oglądających. Jeśli torpeda ma dany zasięg, to znaczy, że ona po przebiegnięciu tej odległości zatonie. To znaczy, jeśli cel się od was oddala, to musicie strzelać ze znacząco mniejszej odległości niż wynosi jej zasięg, natomiast jeśli cel płynie już w waszym kierunku, możecie nawet strzelić z odległości większej niż jej maksymalny zasięg i jest szansa, że ona trafi. Musicie o tym pamiętać, że po prostu ona ma swój czas przebiegu. Jeśli na przykład torpeda ma 6 km zasięgu, to nie ma sensu strzelanie do celu, który ucieka od was, a jest w odległości na przykład 5,5 km, bo ona po prostu nie zdąży go dopędzić, zanim się skończy zasięg. Natomiast jeśli wróg jest na przykład w odległości 7 km, albo nawet 7,5, ale zasuwa do was po prostu całą naprzód, jest duża szansa, że on zdąży dopłynąć na tyle blisko, żeby torpeda jednak w niego rąbnęła.
Dobra, kończymy tego Luisa? Tak, są Luis skończymy i zaraz ja będę w zasięgu dobrze na torpedy. Dobra, ja też tam ci pomogę torpedami. No, ja bym na waszym miejscu robił dokładnie to, co robicie i zaatakował... To krążownik, może ten Kongo dorwać, ale znowu będę za nim pływać jak głupi. Dobra. Osiedź, za późno zakręciłem! Cholewcia, dobra. St. Louis? Tak, leci. Na waszej prawie burcie i kałaci. Dostał wieżę, ale to nie o to mi chodziło. Okej, dobra wiadomość, a teraz dobra wiadomość. Jak to powiedzieć, przerywamy program, żeby nadać dobrą wiadomość. My cały czas kontrolujemy bazę numer A i zdobywamy punkty za to, że utrzymujemy kontrolę. Natomiast, ponieważ trwają walki o B i przejmujemy C, to oni w tym momencie nie zyskują punktów. Nam przybywa te co 4 sekundy 4 punkty, a im 0. Także nawet gdybyśmy tylko utrzymali sytuację, która jest w tej chwili, to jesteśmy do przodu. Oho, spróbujcie może tego Kongo, ale właśnie, trzeba by go ścigać, to jest tak trochę nie halo. Może was jedną salwą wykończyć. No właśnie tu jest, oj, St. Louis jeszcze tutaj w zipie. No. Tylko ja mu puszczę torpedy, wiesz? Dobra, torpedy przeładowane, teraz to Kongo mam gdzie uda mi się trafić, zanim no niestety zejdę, bo... Nie, on wyjdzie poza zasięg. Ale ten St. Louis i owszem, chyba. Tak jak St. Louis zostało w moim momencie. Faja tutaj się musi z nim zająć na razie. Nie trafi. Torpedy trafią w wysepkę. No wiem. Ale on ale już się chował za wysepkę. Dobra wiadomość. Za chwilę będziemy mieć kontrolę nad wszystkimi trzema bazami, więc to nie ma nawet większego znaczenia. Oni generalnie, powiem tak, w tej chwili to przeciwnik ma się czym martwić, nie my. No, nawet biorąc pod uwagę to, że paru naszych zatopił. Ja dostałem właśnie wster. To czekaj, ja cię będę pchał. Nie, no, tak oczywiście to żart. Nie można... O, patrz kto nam tu wyjechał. O. No, puszczam torpedy. Najwyraźniej koleś bardzo chce zakończyć tą bitwę trochę szybciej. Dobra. No jest, mówi ktoś. Sorry. Zniszczyłem. A, tu faja widzę, zabijasz. No sorry. Nie, to jest współpraca, to się prawidłowo. Ten został wyeliminowany właśnie. Dobra, jedziemy na Kongo, czy olewamy Kongo? Znaczy, jak na... Tak, wiesz co, zacznij go ścigać z jednej strony, a z drugiej, tylko ja w tym momencie straciłem ster i po prostu nie kontroluję, gdzie płynę. Muszę się naprawić. Za sekundę. Ten Kongo ma 26 tysięcy HP, więc... Jedna torpeda wali po ile? Po 5 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, tak? Wiem. To zależy od tieru, ale na Yubari coś koło 5-6 tysięcy maksymalnie. No dokładnie, czyli jeśli przyłożysz porównie... To co, z dwóch stron go weźmiemy? Wiesz co, zobacz gdzie on w tej chwili jest. Musisz już teraz zakręcać, ewentualnie, no. Wiesz co, w C w tym momencie jest wrogi niszczyciel, bo przejmuje bazę. Możecie też pomyśleć nad B i tym, no właśnie, tym Kongo. Który to Kongo nawiasem od tej chwili chyba się naprawia, bo widzę, że mu hapeków zaczyna tak przybywać. Dobra, lecę i spróbuję po prostu blisko niego puścić salwę tych torped. Nawiasem moc. I tak w tej chwili kontrolujemy dwie bazy, im zostały dwie łajby, więc ta bitwa ma wszelkie szanse skończyć się korzystnie dla nas dosłownie za parę chwil. Tak, i teraz z pepeków do niego, tak? Tak. Tak. Dobra, to jedziemy. Panie drogą, to jest dobra sytuacja, bo teoretycznie w tym momencie mam tylko 465 punktów życia, co jest śmieszną liczbą tutaj. To nawet nie jest jeden pocisk. Natomiast, gdyby był no zwłaszcza jeszcze na wyższym tirze niszczycielem bądź krążownikiem japońskim, to miałbym dalej możliwość wystrzelenia tam salwę po 10-20 nawet torped na wysokich tirach. Tak. Więc nadal mając te 400 parę HP jestem bardzo, bardzo groźną jednostką. Tak, dokładnie tak. To znaczy, tutaj powiedziałbym, że działa dokładnie ta sama zasada, co w przypadku czołgów, czyli nawet jeśli masz tylko jeden HP, jesteś cały czas groźny, dopóki masz uzbrojenie i możesz zadawać uszkodzenia. Mhm. Okej, to teraz prawdopodobnie już będę miał na tyle expa, że... Najwięcej expa. Że sobie tą... Ale jak ta kasa leci, już mam ponad 400 tysięcy kredytów. Jakie są przeliczniki, że to tak ładnie... Idzie i w ogóle XP się szybko bardzo, nie?
Wiesz co, XP się stosunkowo szybko, ponieważ bitwy trwają tutaj dłużej. Weź pod uwagę, że na wyższych tierach to wiesz, już nie jest tak lekko. I weź pod uwagę też to, że tutaj wiesz, na wyższych tierach maszyny są dosyć, no dosyć drogie. Okej, okay, teraz pytanie, czy kupić sobie dwa miejsca w garażu, znaczy w porcie, wybaczcie, przepraszam, czy sprzedać jakąś jedynkę? Ja bym raczej kupił miejsca w porcie. Tak, bo na pewno to jest, w tej grze to jest, tam pościg do dziesiątki to jest dobry pomysł, bo to są fajne okręty na dziesiątki, natomiast jest bardzo dużo fajnych okrętów na tirach szóstym, piątym, czwartym. Tak. Faktycznie nie ma tiru, no może poza jedynkami, tylko tam są dwa okręty na krzyż, no. To naprawdę jest warto sobie zatrzymać jakąś jednostkę i na każdym tirze w sumie można się bawić naprawdę. Słuchajcie, fajnie. Słuchajcie, mam kupioną kumę. Zobaczę, okay. Czy... Co w ogóle warto najpierw odkryć? Czy układ kontroli ognia, czy też kadłub? Wiesz co, raczej układ kontroli ognia, ponieważ on zwiększa celność twoich dział. To jest dosyć istotna sprawa. Ja powiem, że najbardziej istotna. To znaczy, zależysz od klasy, bo na przykład na niszczycielu to i tak nie ma większego zasięgu, bo ty... Znaczy nie, na niszczycielu z kolei, może inaczej, na okręcie zawsze najbardziej inwestujemy w jakość głównego uzbrojenia. W przypadku niszczycieli to są torpedy, w przypadku japońskich różowników głównie to też są torpedy, w każdym innym przypadku to są główne działa, tak? Tak. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy byli jak najcelniejsi, jak najpewniej strzelali po prostu. Czy jeżeli... Artylerii czy torped. Czy jeżeli kupię nowy kadłub ulepszony, on też zmieni swój wygląd? Troszeczkę. Tak. Znaczy w niektórych przypadkach okrętów jest to dosyć drastyczne, bo się zmienia malowanie, ale ogólnie to są wizualne cechy, dodatkowe uzbrojenie, jakieś na przykład działka przeciwlotnicze dochodzą. Ogólnie można sobie całkiem fajnie popatrzeć w ogóle ze szczegółami, jak, na czym to polega. Ja cała tutaj... naprzód, do przodu? Tak. Teraz cała tak. Naprzód i jedziemy. O, tutaj niebezpieczna sytuacja. Myrogi? Widzę, że Myrogi już wykręcił, więc... Tak, tak. Czy należy unikać zderzeń, bo w przypadku tak. Zderzeń z sojusznikami to akurat nie jest tak źle, bo po prostu się zatrzymujecie na sobie, tak powiem. No ale też urywa trochę HP-ków. Może ale troszeczkę. Jakoś strasznie dużo, ale no, powiem tak, głupio tracić HP-ki za darmo. Natomiast przy zderzeniu wrogich sobie okrętów, to już jest, bardzo często kończy się zejściem obu jednostek, tak? Tak. Znaczy generalnie zasada w przybliżeniu jest taka, że zderzenie z tą samą klasą jednostek kończy się zgonem, natomiast dla obu, natomiast w przypadku dwóch różnych klas jednostka cięższa ma szansę przeżyć. Dlatego staramy się walczyć na dystans, bo tak. Przypadkowe zderzenie tak kończy się najczęściej tragicznie, przede wszystkim dla nas, tak? Bo tam tak. To, że zatopimy wroga, to może inna sprawa, ale taranowanie to nie jest polecana taktyka w tej grze. Nie, to znaczy jej koszt jest zdecydowanie za duży, po prostu. Zresztą też jest historyczne, bo tak naprawdę taranowanie, niezależnie od skutków, na ogół powodowało poważne uszkodzenie jednostki taranującej, więc no... Okej, dobra, mamy tu przed nami, jest przynajmniej już teraz widać jakiś kuma. Niszczyciel i kuma. To nie problem. Znaczy, my mamy w tym momencie przewagę luf, przewagę torped. Ja laniet pojechałem za Falatim. Znaczy, popłynąłem. No my tutaj płyniemy razem i myślę, że za chwilę zrobimy małe kęsim tej kumie. No ja się na razie tutaj staram omijać jego pociski i trochę mu sprzedaję. Tam jest jeszcze Kongo, ale daleko trochę. Ale wiesz, Kongo to jeszcze zanim on dopłynie, to jeszcze troszkę. Ten kuma zasadniczo wie, co robi. Tak, dlatego skupiamy na nim ogień. Ja temu torpedę poślę w pozdrowieniach. Jedną i drugą. Ja mu właśnie przebiłem dwa hity w Cytadelę i weszło mu... O, i teraz patrzcie, 4000 z jednej salwy. Jeszcze ma uszkodzony napęd. I zgarnąłem torpedę. Dobra, ładnie, to teraz po... Pikas. Ja zgarnę torpedę od wrogiego niszczyciela, ale dobra panowie, dobra robota. Oh my god, jedna torpeda! Ale szmyrło! Ale szmyrło. Oj, nie. Taki niszczyciel chyba szybko przeładowuje te torpedy, tak? Tak, bardzo szybko. Tak, niższe tiery dosyć szybko, owszem. Wow, akurat straciłem napęd. Ale ładnie. Oh my god, patrzcie się, co tam się dzieje.
Dobra, ja już tego nie... Panowie, mam dużą szansę tego nie przeżyć. Tak zasadniczo rzecz. Dobra, uciekamy! Wy się cofajcie, bo zanim ja się naprawię, to będzie po ptokach. Znaczy ja jestem... Oh my god! Popłynęliście na szarże kawałek. Ty, teraz zobaczymy, co się stanie, jeżeli... Uwaga, zderzymy torpedy. Się. Płyną. Mam dobrą wiadomość, że ten Vikas się w tym momencie zatrzymał, natomiast właśnie tak, płynie Kongo. Tak, bo się nadział na ten. Nadział się na wyspę. Wyspa mu się znienacka pojawiła. No niestety, tak, falarta takie ninja wyspy są groźne. No. Dobra, ja ale uciekam. Ale bo jeszcze strzeliłem torpedy do Kongo, więc może coś z tego będzie. No, coś chyba trafiłeś, nie? A, teraz zezy. Dobra, będą dwa strzały. Ja zaraz mu poprawię. Jest! Panowie! Cztery torpedy weszły w Kongo, zobaczcie. I ja go właśnie kończę. Jest na 300 HP-kach. No i skończony. Pięknie. Dobra, pięknie. Ja robię kółeczko i jadę za Falati, za Lanielem. No, za mną to już trochę ciężko może być płynąć. No, czy też może popłynąć za tobą, ale to nie jest... Niezalecane. Niezalecane, zdecydowanie. Wiecie co? Trzeba szybciutko przyjąć B, bo oni kontrolują dwie bazy. Dobra, no to... Ja nie mogę, w tym momencie trzeba tutaj dwa pancerniki, więc... To ja lecę na B. Leć na B. Lotniskowiec, nasz lotniskowiec już przepadł, bo po prostu jak cymbał został z tyłu na całą wrogę, flotę wroga. Reszta naszych jednostek widzę, że pełznie w kierunku A, więc pewnie będą się bić z tym, co tam jest, a ważne, żeby po prostu... Aha. Teraz najlepsze. Bazę B przejął jeden koleś. Jeden niszczyciel. To jest właśnie umiejętne wykorzystanie niszczycieli. Do szybkiego przyjęcia bazy na wczesnym poziomie, bo wówczas po prostu będą lecieć punkty przewagi. Ale to akurat widzę, że działał kolega Kilroy. Kilroya znam, to jest, no, to jest groźny przeciwnik. Jeśli jest po waszej stronie w bitwie, to nie ma problemu, natomiast jeśli jest po stronie przeciwnika, no to wiecie kogo się obawiać. No to jest zaleta alfy, że poznaliśmy już dosyć sporą liczbę osób, które grały w tą alfę, bo to niewielka tak, liczba. Nawiasem mówiąc jest to też dobry i nawet bardzo dobry gracz w World of Warplanes. Oj. No to chyba mój ostatni podryk, ale spróbuję go zatopić. Tak, mój ostatni podryk niestety. No ale walczyłem jednocześnie z trzema pancernikami w sumie, więc... No tak, natomiast co robią nasze pancerniki, to nie wiem, bo z tego co jest, to kręcą się gdzieś tam z tyłu. Każdy płynie w swoją stronę, właściwie ja nie wiem, co robią nasze pancerniki, tak szczerze mówiąc. W tej chwili bardzo starają się być bezużyteczne z tego co znaczy, widzę. Ja mam taką, to jest prośba do widzów, jeśli już posiadacie, że tak powiem, tutaj BT. O, dwa trafienia torpedą, super. To pamiętajcie o jednej rzeczy, wieżyczki muszą się obrócić. I tam gdzie się patrzycie, one się obracają. Zawsze pilnujcie tego, żeby wieżyczki były obrócone we właściwą stronę, czyli do przeciwnika. Bo na zasadzie, że wypływamy na przeciwnika, a nasze wieżyczki są, że tak powiem, patrzą się w drugą stronę, to w tym momencie jest to po pierwsze głupota, po drugie głupota, po trzecie całkowita nieznajomość mechaniki. Dokładnie. Także zawsze okręty, tego trzeba pilnować. Powiem tak, okręty to jest gra, gdzie po prostu trzeba planować na 2-3 ruchy naprzód. Nie ma innego wyjścia. Tak. Jeśli chcecie trzymać wieżyczki, to jeszcze to jest najlepsza uwaga, to warto na przykład prawym klawiszem myszy zatrzymywać po prostu obracanie wieżyczek. Tak. Bo wtedy możecie się spokojnie rozglądać, jednocześnie nie rozstrajając po prostu swoich wieżyczek, bo w momencie, kiedy ruszacie kamerą swobodnie zupełnie, no to one lecą za wami i w tym momencie wam się celownik rozjeżdża. No, w trakcie walki to jest bardzo niedobre, bo te wieżyczki naprawdę muszą czasami przycelować, a to jest najważniejsze, że możecie sobie oczywiście strzelać z jednym okrętem przeciwnika, ale co z tego, że strzelacie, jeśli macie na przykład tylko jedna wieżyczka, bądź jedno działo po prostu strzela, a możecie na przykład strzelać dziesiątką dział, tak, czy dwunastką dział. Bo wszystkie wieżyczki będą obrócone, bo wszystkie będą w tym momencie móc strzelać. To jest bardzo, bardzo ważne tutaj, bo to jest bardzo duży błąd i bardzo często się to widzę u ludzi, którzy grają pancernikami. Ja pamiętam taką sytuację, że byłem już właściwie na zdmuchnięcie od przeciwnika, wypłynął na mnie potężny pancernik 7 tiru i zasadniczo nic mi nie zrobił. Dlaczego? Jego wieżyczki patrzyły się w drugą stronę, bo sobie oglądał, nie wiem, góry lodowe w tym momencie chyba, bo to była lodowa mapa, więc... To jest taka rzecz, o której ja teraz dlaczego tak naciskam, że tutaj naprawdę to jest coś, jeśli chcecie, że tak powiem, sfrustrować swoją drużynę, to róbcie to. No, a my za chwilę pięknie stracimy, tak jest.
Zrzuciliśmy pancernik, który po prostu nie zauważył takiego drobiazgu jak torpedy wroga. No cóż. No muszę się nauczyć te, wyrzucać te torpedy. No spoko, spoko. Dobrze ci idzie jak na razie. Tylko tak dalej. Z prawej, z prawej, z prawej. Masz krążownik z prawej na kilometrze. Oh my god! Paję. Zwrot. Robisz zwrot i... A, dziób prosto. No i teraz twoje torpedy na niego. Aja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 j
generalnie trzeba rozegrać setki bitew, żeby zacząć grać naprawdę skutecznie. Efekt jest taki, że my wciąż mamy trzy pancerinki, z których dwa są w ogóle, są praktycznie w ogóle niedraśnięte, tylko że to nie ma żadnego znaczenia, bo bitwa jest po prostu totalnie przegrana. Tak, dokładnie. To znaczy, ja bym w ogóle jeszcze zauważył jedną rzecz, że dzisiaj jest w ogóle pierwszy dzień zamkniętej bety i jest masa nowych graczy. Tak. I te bitwy są, szczerze powiedziawszy, bardziej chaotyczne niż to, co się działo na Alfie. Po prostu dużo jest więcej ludzi. I tutaj widać, że no, zresztą ile dzisiaj widzieliśmy, świadkami byliśmy zderzeń, chyba paru zderzeń, tak, okrętów. Tak. Już nie mówiąc oczywiście o zderzeniach z ninja wispami, które nagle się wydłużają z dna morskiego. Więc tutaj to też jest troszeczkę tego skutek. Ninja wyspy. Ninja wyspy, tak. Japońskie wyspy. No na pewno. Tylko najwyraźniej niedobrze, tylko najwyraźniej jeszcze nie orientują się, kto jest po której stronie, na wszelki wypadek atakują wszystko. Dokładnie. No i kolejna porażka. Ale zobaczmy na wyniki. No właśnie. O, no, ja mam na pierwszej pozycji. Faja jest już lepiej, widzę, z każdej bitwy. Dokładnie. No, nasz pluton zrobił w sumie najwięcej z tego, co widać. Dobra, ja mam takie pytanie, bo już w zasadzie prawie 1,5 godziny. To co, może na dzisiaj wystarczy?